Cześć, ja jestem Frey, a to jest kolejny odcinek z gry Panzer. Dzisiaj staniemy do walki ponownie z Saperem, tak jak w ostatnim odcinku, ponieważ zamierzam go sobie w najbliższym czasie odrobinę pomaksować na zmianę z Lodową Wiedźmą. Jeżeli chodzi o kuźnię, to pomyliłem się w ostatnim odcinku, bo wcale nie mam przedmiotów na 7 poziomie, nie mam ani jednego. Tak jak widzicie po lewej, są to tam mała zbroja, wełniane leginsy. Leggings. Nie mam pojęcia, że to jest leggings. Już drugi raz się na to nadziewam. Oraz malutki hełm. Ja tych rzeczy nie mam i dopiero będę musiał zrobić. Już stać mnie prawie na zbroję i na nią właśnie będę czekał. Ponieważ zawsze robię tych najdroższych rzeczy do mniej drogich. Jeżeli chodzi o ołtarz, to na 10 poziomie... Nie pamiętam, czy... Nie, ostatni raz było na 8, więc wziąłem sobie na 9 trzeci poziom totemów. Teraz mogę stawiać dwa. Tak jak powiedział Kuba w komentarzu, tym razem pamiętam. A także widziałem na 10 minę antypersonalną, która okazuje się, że ma jednak całkiem spore koszta, jeżeli chodzi o punkty klasowe. I teraz jest wielkie pytanie, czy na 19 warto będzie wziąć jej drugi poziom. Tak sobie myślę, no bo jednak na najwyższym poziomie też bardzo fajnym pomysłem jest wzięcie Mortara. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest takie, jeżeli graliście na 20 poziomach, to mniej więcej kojarzycie, jeżeli nie, to wam szybko mówię. To jest taka jakby skrzynka drewniana z działem, z przodu, do której krasnolud sobie wsiada i porusza się wolno, ale zadaje około 1000 obrażeń z każdym strzałem, strzela mniej więcej co 2 sekundy. Jest naprawdę, naprawdę przerąbana. Jak ktoś się już zbuduje, to jest nie do zatrzymania, chociaż kosztuje aż 150 punktów klasowych, co jest raczej sporym wydatkiem. W takim razie po tym dość długim wstępie możemy przejść do Meritum, a zatem... Czy Meritum to jest środek? Dobra rozkmina. To chciałem powiedzieć w każdym razie do części głównej, czyli do samej rozgrywki. Spoko, od razu nas zawaliło na Ork Bargul, czyli będziemy raczej kontynuować. Jeżeli będziemy już na jakimś tam końcowym etapie gry, to po prostu zagramy ją do końca i najzwyczajniej na świecie zagramy na jakby kolejną grę. Śmiało, ładuj. Nie przejmuj się, ja tutaj czekam, nagrywa się wszystko. To jest czwarty, czyli jesteśmy obrońcami. No ja tego nie widzę w dobrych barwach, zwłaszcza że jak widzicie, ten punkt jest w tym momencie trzymany przez wroga. No na szczęście się udało tutaj odzyskać. Stawiamy oczywiście teleporty, zaraz będziemy w ogóle stawiać wszystko, cuda nie widy. Dwa słupki. Aha, tu już ktoś się uwziął na mój teleport, niestety. Więc dwa słupki. Oczywiście. Oczywiście, teleport jeszcze raz, chociaż to jest na niego... Co to było? Oberwam zdziała. Dobra, czaję. Już dawno nie grałem na Ork Bargul. Znaczy, dzisiaj miałem grać, tylko mnie w połowie gry wywaliło. W ogóle znowu mam te straszne problemy, chociaż teraz mam już sposób, jak się tak jakby do nich odnosić, jako że... Dobra. Wlazłem tym razem w pułapki, też bardzo fajny pomysł. Jakby to zrobić? Kurde, tak sobie myślę, że moja drużyna wygląda całkiem waleczną i bardzo możliwe, że uda nam się coś tutaj wskórać. Wiem, czego nie zrobiłem. Zrobiłem to w złej kolejności. Na początku powinienem zacząć od pułapek, natomiast tego nie zrobiłem. Dobra. Bierzemy początkowy. Pewnie myślicie, dlaczego odpaliłem także ten wyjściowy. Ano dlatego, dlatego, że gdybym postawił na początku wejściowy, to ludzie by zaczęli z niego korzystać i by się wywalili prosto na tamte pułapki. Dobra. Nie, dlaczego? Dobra, trzeba będzie to ogarnąć. Zaraz sobie pójdziemy na jakieś stanowisko. Ej, cały czas mam 0 punktów. Trochę obciach. Trochę obciach. Skąd w ogóle walą? Walą do nas z tamtej strony i to właśnie tam będziemy się musieli zaraz udać, ponieważ tak dłużej być nie może. Okej, my oczywiście idziemy od razu tutaj. Blok na szczęście na czas wszedł, ale kula od Inkwizytora także wylądowała nam prosto między nogami. Czyli w tym momencie oni pełnią rolę takich jakby ochroniarzy dla tego typka. Shit, trochę są bolesne te... Okej, i teraz my wchodzimy. My wchodzimy, tylko trzeba tym wycelować jakoś sensownie. Okej. Tego się raczej chłopaki nie spodziewali. Dobra, mamy pierwsze punkty, na pewno nawet jeżeli przegramy, to i tak zdobędziemy przynajmniej
jakby nagrodę pocieszenia w postaci tych punktów, tak jakby, wiecie, tej niższej ilości punktów. To też jest dość ważne dla nas i właśnie na pewno na tym się będzie trzeba skoncentrować. Dobra, tam znowu panuje lekkie rozluźnienie, więc należałoby... Okej, tu pewnie będzie szedł jakoś ten koleś. O, please, jakby to... O kurde. Zabójcze. Okej, koleś zdechł. Coś nam bardzo w sumie na rękę. My sobie... Aha, w ogóle padło całe działo. No i to jest w sumie całkiem na naszą korzyść. Ponieważ jeżeli nie będą nas właśnie molestować z tej armaty, to są dość spore szanse, że uda nam się coś sensownego tutaj wymyśleć. W ogóle tu jest jakiś inkwizytor w pobliżu, więc trzeba się będzie mieć na baczności. Zaraz pewnie zresztą ten teleport wejściowy pójdzie się, wiecie. Na moje nieszczęście nie mogę z tym nic zrobić, bo dopóki mnie tam nie ma, to za bardzo nie mogę nic zrobić. Dobra, w takim razie wklejamy tutaj z naszą miną antypersonalną, a także z dwoma pułapkami. Trochę mnie niepokoją te obrażenia od Tesli. Nie wiem, czy brać w sumie miksturę, czy nie. Na początku zbuduję sobie jeszcze te dwie pałki, ponieważ się zapewne przydadzą. Zbuduję także teleport. Okej, czy mogę coś zrobić jeszcze? Raczej nie. I tak oberwałem od Tesli. Ej, czy moja mina antypersonalna już zadziałała, czy po prostu oni ją rozwalili? Jestem ciekawy, czy w sumie ją można rozwalić, bo w sumie jak się do niej podejdzie na tyle blisko, żeby w nią uderzać, to mimo wszystko raczej marnie się przedstawia sytuacja. No bo po prostu was odrzuci, tak, w tym momencie. Okej, jedna pułapka. O, god. Czemu nie mogę postawić tej kupy? Nie mam także jeszcze... No nie, ej, crashing blowy są nie fair na krasnale. Przecież to było jeszcze lepsze. Ale nie, muszę wam powiedzieć, że jakby w porównaniu do poprzedniej gry, którą grałem ostatnio, parę dosłownie minut temu, to ta jest naprawdę udana, ponieważ w poprzednim... moja poprzednia gra polegała mniej więcej na tym, że atakowaliśmy na Dwarven Quarry, i zostaliśmy zmiażdżeni strasznie, potwornie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tu możemy machnąć sobie pułapkę, jeszcze jedną. Tam chyba zaraz wybuchnie beczka, więc raczej trzeba się wycofać z tego rejonu. Tylko przy okazji chyba ucierpiały moje totemy. Dlaczego, ej? W sensie, czy to było obrażenie od Berserkera, czy tam jeszcze była jakaś pułapka, której nie zauważyłem? Wydaje mi się, że Berserker po pierwsze był zamrożony, to raz. A po drugie, w ogóle kierował swój atak w inną stronę, więc nawet jakby się obrócił, to i tak nie byłby w stanie zadać mi obrażeń. Dobra, trzeba jeszcze raz stworzyć teleport. Chociaż dla mnie to w sumie nic wyjątkowo trudnego. Co tu jeszcze można... Ha, w ogóle chwila, przecież to nie są totemy mojej drużyny, jestem czerwony. Dobra, macham miksturę. Czas wspomóc naszych towarzyszy. Może tutaj pójdziemy. I teraz możemy przejąć kontrolę nad tym uroczym, fenomenalnym działem. Niczego nie spodziewająca się siostra ognia została błyskawicznie zmiażdżona. Ej, dlaczego? W sumie ogarnąłem ostatnio ciekawą rzecz, mianowicie jeżeli... Mianowicie jeżeli się... będzie się działo w dziale jakby przeciwnego krasnala, To w dalszym ciągu, jeżeli on nas jakby teleportuje przy pomocy beacona, to my będziemy jakby przeniesieni razem właśnie z maszyną. Strasznie, strasznie ciekawa opcja. Dobra, możemy także postawić już naszą minę antypersonalną.
Dlaczego ona nie zadziałała? Co to za gówno w ogóle? Jeżeli to właśnie na tym polega jej fenomen, to trochę szkoda. Tam jest ich teleport, jego także trzeba się jak najszybciej pozbyć. Okej, okay, może zudamy się w takim razie tutaj. Wklejamy. To chyba nie był specjalnie dobry pomysł, zważając na to, że zaraz zostanę rozwalony. Aż zauważcie, że w sumie bronimy się już prawie... ile? Z 8 minut? I cały czas nie dochodzi do rozwiązania. Więc być może mamy jeszcze jakieś drobne, mikroskopijne szanse na zwycięstwo. Myślę sobie, że tą minę antypersonalną trzeba by umieścić w jakimś takim bardziej strategicznym miejscu, gdzie się jej nie spodziewają, ponieważ na środku pola jest całkowicie naturalne, że raczej będą spodziewać się właśnie z naszej strony. Okej. Okay. O, niestety, misiu, nie udało ci się. Jezu, normalnie przysługi mi jeszcze urządza. Możemy rozwalić Teslę. Aha, i przegraliśmy. No dobra, trudno. Chociaż 1000 punktów i tak piechotą z drugiej strony nie chodzi, więc jakoś tę porażkę przeżyję. Moje miejsce w zespole nie jest jakieś specjalnie wysokie. I teraz, trzeba robić jeszcze jeden odcinek. Dobra, machniemy jeszcze jeden odcinek, także zaraz się widzimy. No dobra, w takim razie druga mapka to będzie Expanse of Mists. I tutaj będzie także pewnie dość ciężko, dość specyficznie. Aczkolwiek tutaj będę mógł także nieco bardziej zaszaleć, jeżeli chodzi o moje gadżety pokroju teleportów, czy też czegoś innego. Bardzo żałuję, że nie mam na tym poziomie jeszcze Steamhammera. Ale z drugiej strony, co można na to poradzić? Tak zdecydowałem, miała być mina antypersonalna, więc jest. Chyba jeszcze ani razu nie zadziałała. A jest serio, trochę się martwię, bo nie wiem, czego to jest jakby efekt. Bo ona kosztuje swoje, bo kosztuje 30 punktów klasowych, a jakiegoś tam bezpośredniego przełożenia na losy spotkania wcale nie widzę. No bo wiecie, ona powinna robić tak, kiedy ktoś jest przy niej, z przeciwników, to ona się po prostu podnosi i wyrzuca z siebie takie jakby kolce, które odrzucają wroga. Natomiast ja tego jeszcze nie widziałem. Patrzcie, jaki fajny dym. Na jakby w stylu wyświetlania lata 90. ten dym to są takie jakby kwadraty, takie wielkie kwadraty właśnie na nieboskłonie. Dobra, w takim razie zaczynamy zabawę. Oczywiście na początku nie buduję tutaj tego teleportera, ponieważ jeżeli zwyciężymy, to nie będzie to miało żadnego sensu, a ja się bardziej przydam już na środku pola. Natomiast jeżeli przegramy, to mogę go zawsze zbudować tuż po tym, jak po prostu wróci mnie na pole. Aha, w ogóle, ale fajnie. Zacnie w sumie, to się bardzo przydałem mojej drużynie. No trochę skiepściliśmy tutaj, ale... Moment, jaki ja jestem? A, jestem czerwony, więc my wygrywamy w gruncie rzeczy. Ale zarąbiście. Dobra. Teraz pierwszy, powiedzmy, trik, jaki mogę wam pokazać. Czy to są przeciwnicy? Wydaje mi się, że nie. Okej, okay, po pierwsze stawiamy teleport tutaj. To jest bardzo fajne miejsce na teleport. W momencie, w którym już będziemy tak jakby pokonani, tak, kiedy zejdziemy z tego punktu, bo dopóki jesteśmy tutaj, to nie potrzebujemy za bardzo... Okej. Okay. Nie potrzebujemy za bardzo, powiedzmy... O! Zacnie. Shit, co nam teraz rozwali? Dacie wiarę? Się z drugiej strony rozwalę teleport. Dobra, wolę to. Idę na środek. Idę na środek. Jestem czerwony. Muszę o tym pamiętać, ponieważ dość często gram ostatnio właśnie jako niebieski. I z tego też powodu mi się to dość mocno myli. Czy stać mnie już na minę antypersonalną? Niestety jeszcze nie. Serio, koszt tej miny jest naprawdę duży. Jakby wysoki. Jej, najgorsze jest to, że w tej mgle nigdy nie widać, czy właśnie ktoś się zamraża, czy nie. Miejmy nadzieję, że ten beserker się nami nie zainteresuje, niestety zainteresował się. Mam polecenie, aby zamknąć bramę i to się właśnie zaraz zapewne... Znaczy zapewne zaraz to uczynimy.
Chociaż nie, obie są już zamknięte. Nie za bardzo wiem, o co chodzi. I zauważcie, że mimo tego, że zdaje się, że wcale nie mamy jakiejś takiej błyskotliwej przewagi, to mimo wszystko, cały czas jesteśmy w miarę, mamy w miarę dobrą pozycję na środku. W sensie nie jesteśmy w żaden sposób, bo ja wiem, wypierani z tego punktu. Może jeszcze jeden cios wejdzie? Niestety. Serio, jakoś strasznie lamy podczas tego meczu. Aż jestem normalnie zdziwiony. Być może, nie wiem, kwestia tego, że nagrywam albo coś. Chociaż zwykle nie ma to najmniejszego jakby znaczenia. Okej, okay, tam jest... Jestem czerwony czy niebieski? Czerwony, okej. Okay. Cały czas sobie muszę przypominać. O, źle, bo w tym momencie wrogowie przyjmują nasz punkt. Dlaczego? Dobre, ej! Dobra opcja. Typek, który ustawił ten teleport, jest moim absolutnym mistrzem i hardkorem. Tam się w tym momencie nie pcham. Kiedy się skończy mana? Cholera. Może być ciężko. O tak, tak, pewnie. Blok. I tu nie zdążyłem już bloku wrzucić. Taki niestety mój błąd. Nie, ktoś znalazł mój teleport, shit. Szkoda trochę, ponieważ naprawdę jest dobra miejscuwa. Także wybaczcie mi bardzo, ale ten odcinek chyba nie będzie należał do zbyt udanych, ponieważ najpewniej zaliczę nieprzyjemne dwie porażki. Dobra, żeby było w miarę, tak jakby wiecie, w miarę bezpiecznie, to zaserwuję ten teleport tutaj, ponieważ z tego, jakby z tej pozycji raczej nie ma strachu, że coś się z nim stanie. Dobra, natomiast może teraz tutaj. Tu mogę już rzucić moją minę antypersonalną. Jestem ciekawy, czy ona zadziała. Nie mogę się doczekać, czy ona zadziała. Podejdź tu ktoś. O jest, zadziałała. Ale jazda. Zarąbiste. Jednak działa. Całe szczęście, bo już się martwiłem, że wpakowałem mój punkt całkowicie bez sensu w umiejętność, która mi się do niczego nie przyda. Od razu tak, że do góry poleciały moje wyniki punktowe. I znakomicie. Dobra, dlaczego nie mogę użyć mojej pułapki? Stawiamy oczywiście natychmiast dwa totemy, ponieważ mniejszej ilości nie warto. Co ja gadam? Chrzanie bez sensu. Okej, tu można się pokusić o rozwalenie tego typka. Mamy także manę na naszą ukochaną minę. Powiem wam szczerze, że naprawdę mi się ta mina podoba, od kiedy okazało się, że jednak można na niej polegać. Koleś powinien mieć naprawdę, naprawdę mało zdrowia w tym momencie. Z tego też powodu nie chcę mu za bardzo odpuszczać. Shit, tylko że on się obrócił, a ja już nie zdążyłem. Moja mina cały czas dzielnie stoi. Ciekawe, jakie ona ma jakby zasięg. Ona jest serio całkiem niezła. W sensie jakby abstrahując od tego, że jest droga. I od razu nasze punkciki się nieco podniosły, więc jednak ta mina jest naprawdę mocna. Tutaj koleżanka się wpakowała mądrze w moje pułapki rozstawione zmyślnie na środku... na środku czego? Na środku pola. Ale to już nie moja... Nie, no proszę, dlaczego typku ty tak to ustawiasz? W sensie... Tak, to jest dobre zabezpieczenie, żeby przeciwnicy tego nie znaleźli i nie rozwalili. Ale z drugiej strony nie da się z tego wydostać, jeżeli ktoś, nie wiem, nie operuje zbyt sprawnie. Oka, moja mina została rozwalona w dość brutalny sposób i nieprzyjemny. Ale co ja mogę na to poradzić? Ej, punkty się sypią całkiem gęsto. Mi się to jak najbardziej podoba. Możemy pójść sobie tutaj. I dla odmiany okej, tutaj nie będę może niczego próbował. Shit, ale oberwałem w plery. Oczywiście trzeba naszą drużynę pochwalić. Tak samo jak zrobił to Keke.
ponieważ zawsze pozytywne słowa drużynę tak jakby nastrajają, dają jej takiego bojowego ducha i utrzymują pozytywne emocje. Widzę, że stać mnie już na kolejne odwalenie właśnie pułapki antypersonalnej. Ja już nie będę z tego korzystał, ponieważ ciężko jest się z tego wyplątać. Dobra, tu możemy machnąć sobie raz. Koleś wlazł. Może machniemy sobie jeszcze tą antypersonalną. Ha, myślałem, że to jest obca wiedźma, to jest nasza. Okej, mój błąd. Cześć, koleżanko, chciałaś się zakraść? Nic z tego. To właśnie też jest bardzo fajny, powiedzmy, aspekt tejże właśnie miny. Ha, czyli my w ogóle ten punkt straciliśmy, tak? Patrzcie, że nawet nie zauważyłem. Dobra, ustawmy jeszcze jedną. Czy to jest nasz, czy nie? To jest nasz. Miałem taką akcję podczas ostatniego meczu, że po prostu za każdym razem, kiedy chciałem użyć jakiegoś mojego przedmiotu, musiałem stanąć nieruchomo, żeby on się jakby pojawił. Jakby to obiekt, który mógłbym budować. Niespecjalnie fajnie, natomiast osłaniamy teraz w pewien sposób naszego sojusznika. Na pewno da to, jak widzieliście, dało to nam pewne udogodnienia. Na przykład pokroju tego, że nasz berserker nie został zabity. Słuchajcie, mi się wydaje, że tak naprawdę ta gra jest mniej więcej już załatwiona, ponieważ wątpię, żeby przeciwnicy odzyskali inicjatywę. Tu trzeba uważać. Być może o nas zapomni. Dlaczego antypersonalną? Ej! Lubię tą pułapkę. Wow, od razu obrywamy dość porządnie. I teraz trzeba jeszcze dokończyć Teslę na 100%. Tam padła ściana. Nie jest to dla nas jakieś szczególnie bolesne. Aczkolwiek dla naszego Gunnera zapewne tak. Nasz kolega poszedł na misję samobójczą. Ciekawy jestem zresztą, czy mu się ona jakoś opłaciła. Tutaj nasz ostatni cios w znacznym stopniu pomógł naszej drużynie. Oj, tu giniemy. To od zwykłego ciosu akurat. Jestem ciekawy, czy po tej grze będę już miał na zrobienie tej zbroi dla krasnoluda. 304 punkty, jak na razie. I wydaje mi się, że jest to wynik całkiem przyzwoity. Chociaż na wysokie lokaty w mojej drużynie nie mam raczej co liczyć. Mimo wszystko myślę, że w pierwszej piątce się znajdę. Ale tu trzeba wyraźnie podkreślić, że większość tych punktów zrobiła dla mnie właśnie ta urocza mina. Wyobraźcie sobie teraz, że na 20 możemy takich min mieć dwie naraz. Moim zdaniem opcja jak najbardziej warta zachodu i uwagi. Dobra. Umieszczamy nasz kolejny totem. To jest już drugi. Blokujemy. Ej, zablokowałem. To jest już nie fair. To jest absolutnie niesprawiedliwe. Ej, powinno wystrzelić w górę. Powinno wystrzelić w górę. Aha. Dziękuję bardzo. Jeszcze zaliczyliśmy killa na przeciwnej siostrze lodu. Możemy go jeszcze zajść od tyłu. Być może da to nam jakieś lepsze rezultaty. Oczywiście dało, tak jak myślałem. Torrent Flame także nie należał do specjalnie przyjemnych. Teraz musimy jeszcze tylko ten punkt w jakiś tam sposób utrzymać. Ciekawy jestem zresztą, czy nam się ta sztuka uda. Typ mnie raczej nie zabije, ponieważ na razie nie za bardzo próbuję nawet zejść mi od tyłu. To będzie raczej koniec tej gry. W takim razie GG. Mam nadzieję, że wam się podobał taki podwójny odcinek. W miarę krótkie gierki. Dajcie mi znać, co sądzicie i oczywiście trzymajcie się. Pa, pa, hej.